Cześć. W zeszłym roku o tej porze szukaliśmy zimy, wyjechaliśmy w góry, a w tym roku zobaczcie sami, zima jest dookoła nas. Naprawdę jest gruba warstwa zimy, mamy luty, ale mimo wszystko postanowiliśmy, czekajcie za to, postanowiliśmy, że ruszamy. Idzie? Ruszamy do Karpacza w tym roku. Także powoli się pakuje. Jutro samego rana ruszamy. Także trzymajcie się i zapraszam w podróż. Jak widzicie, dojechaliśmy już do Karpacza. Jesteśmy, proszę bardzo. Ekipa cała jest. Mamy śniegi. Akurat u nas też śniegi są, ale tu dojechaliśmy. Idziemy zobaczyć. Bo dzisiaj nie ma takiej pogody. Tam są całe góry. I mamy naszą główną ulicę. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda dookoła. Później wam pokażę, wam w jakich warunkach mieszkamy. Domek może nie jest taki pensjonat, nie jest taki może być urokliwy. Ale też nie jest najgorszy. Niestety jeszcze dzisiaj wszystko pozamykane. Wszystko. No restauracje będą zamknięte, niestety obostrzenia. Niestety. Cały czas są. Zobaczymy. A tymczasem idziemy, zobaczymy, zwiedzić. Idziemy zwiedzić. Sok z wiśni, oscypki, minerały, bielizna. Ty, a tam jakieś szlaczki są, bo tam widzę ławki u góry. A może jakieś, wiesz, wejście jest. Jaki park może, nie? No, zobaczymy. No, ja lubię. Ciekawe ile jest stopni w ogóle, nie? No, ale około 10 było. Znaczy 8 jak jechaliśmy. Jakie 42 złote takie saneczki. O, masz jabłuszka. Nas to porypało. Jest mała kabina, my jeszcze ze zdjęcia robimy z tego stopnia. No. Konkurencję robimy. Tło, jakie widzimy tło? No zimowe, no co? Nie, to jest Mietek, Edek, Stefan. Nie, o, o, no. Mietka. O, o. Ale mnie nie widać, poczekaj. O, muszę patrzeć tam. Gdzie to się robi? Jeszcze trochę wyżej muszę być. Chodź na kolana. Ola, to ja usiądę, ty mi na kolana usiądź może, bo tak to... Proszę, bo czas się kończy, jeszcze 8 sekund. 8 sekund. No. No. Patrz na kamery. Nie mam obrazek, tylko jeszcze 5, 4. 3, 2, 1. A ty kurwa. Zrobiło? Teraz robimy zdjęcie, proszę. Jeszcze raz. Trzeba się śmiać. A na dźwięku na zdjęciach nie będzie? Na kamerze będzie. Gdzie to wychodzi wiesz, teraz? Połowa pamiątki. O Jezu. To było, no. Ale jeszcze raz go trzeba. Samo chyba, nie? No? Nie, 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 no jak to samo? Nie, no. Karpacz, no? Albo... Karpacz, no. Kurwa, chuj, dobra, do końca. Jeszcze raz zrobię zdjęcie, siadaj! Kurwa, albo kilka zdjęć robi. No robię kilka zdjęć i patrzcie w obiektyw, no. Nie zrobię? Dobra. Kurwa, ja pierdykam. To jeszcze jedno. No. To weź tego Stefana, nie. Walentynkowe. O, walentynkowe. Dobra, dobra. Walentynkowe. I będą zmiany je mieli. Ale mam 4 sekundy, 3, 2. Ale go żeby nie było widać, ja muszę. O Jezu, ledwo wytrzymałem. Ja się jeszcze fajne. Ale ja ciągle się na dół patrzyłem. Wybierz tę pamiątkę do druku. Aha, musimy wybrać teraz podejście 3 na 3. To czy to, tak? O, no zawsze jest ono. To? Czekaj. To? Nie, chyba te trzymasz.
No, wybór, to są zajebiste, no. No to walentynkowe, tylko na walentynkowe. Ale ciebie sama nie widzę. Ja mi znowu nie wiem, Sławek. Ale to jest też fajne. To jest fajne. No, to tak, trzy razy, te trzy. To to? Tak. Czekaj, bo tak że drukować. Drukować, tak. Ale ile razy? Trzy to pójdzie, czy raz? Nie, raz. Dwa razy to, trzy... 2 razy 15. A nie, no dobra, to daj kurwa, daj tą 2 razy tą. No, po tego będę plus jedna kopia. Za 15 za kopia. Piątkę to możemy. Dobra, tak. Jedna foto za dychę. A tak? Co? Nie, jedną tam, jedna kopia. No dla mnie, dla was i dla nas. Trzy dni. Fotolada teraz będzie jebać, uwaga. Dokąd spodę 3 dni pokażę. Trzymaj, Ola masz gdzieś... 5 zł. Nie, to już nic, nie na czas. Ja pierdykam, ale emocje, żeby zdjęcie zrobić. A nie, karta się. Kartą dużej rodzinki zapłacił. Oszukałeś ty! Dużą rodzinkę nie obsługuje przecież, no. Ale czad. 17 sekund, żeby pobrać zdjęcie. Kurwa, za długo. Ja cię. Jakie mam oczy! Ale wiecie co, to są wariaty są. Co, z takimi wariatami wyjechać to naprawdę. Dobra! O, ja wychodzę. I czekamy na nasze zdjęcia. A mogę zrobić to sikuje, chcesz? Tak, nie zrób sikuje jeszcze tutaj, no. Ciekawa sytuacja, naprawdę. Wariata, jakby w życiu aparatu nie widzieli, no. Fajna! Po prostu słówek tu jest. Idziemy na scenę, będziemy tancować na scenie. Ja to jak ja, ale reszta ekipy będzie tam tańczyć. Jeszcze na złość zaczął śnieg padać. Na złość i nie na złość. Czy wyjeżdżę na taki wyjazd, pasowałoby, żeby śniegu było. Poszukamy zawsze śniegu. W tym roku akurat wszędzie jest śnieg. Ale nie ma widowni, nie ma żadnej trybuny. To wy zatańczcie, ja już poświęcę się i będzie ten. O. No i teraz zróbcie przez przedstawienie jakieś. Grażynkę dołącz do nich. Jezioro będzie? Podkład muzyczny, no. A tutaj w oddali, nie wiem czy będzie widać, jest taki drewniany smok jakiś. Ja podsłuchałem, ciężko tu mi się chodzi, bo tu śniegu jest bardzo dużo. Aż pójdę, pokażę wam, nie wiem czy mi się uda dojść tam. Zobaczcie jaki fajny smok tu jest, taki zrobiony. Nie będę wchodził w śniegu, bo tu naprawdę jest śniegu po kostki, nie chcę być mokry z domu za bardzo. Ale widzicie, tak wygląda. Tu jest akurat, jesteśmy w centrum Karpacza, tu jest akurat postój taksówek. I tam my jesteśmy dalej, tam zjazd jest, no. I akurat śnieg sypie, także elegancko. No. Karkonoskie tajemnice, tu jest ten stały smok. I tu można wejść, zobaczyć sobie co tu jest. Mamy jakiś przewodnik. Odkryć królestwo ducha gość. Gór, ducha gór. Wejście do Karkonoskiej tajemnic, strzeże największy w Polsce 7-metrowe rzeźba stawiające ducha gór. Ty, to jest duch gór. 7-metrowy. Magiczna harfa jest. Wolońska sztolnia. No kurde, ciekawe. Zobaczcie jaki gruby śnieg leci. Nie wiem, co będzie widać na kamerze. Ale w tej chwili taki gruby śnieg pada. Ta nam się traciło. Ty, tu mamy wejście. Tędy idziemy, czy ja? Którędy? Idziemy tam zobaczyć na górkę, czy da się wejść. Historia narciarstwa jakaś tu jeszcze jest, tam od góry. A, to jest do historii narciarstwa chyba wejście, ale zobaczymy. Nie ma zadychy. Zobaczcie na tle gór, jak śnieg nam sypie. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Także pogodę trafiliśmy, rewelacyjną. Ja nie lubię zimy, nie lubię mrozów. Tak jak wyjeżdżam na weekend, czy tam czterodniowy wypad w góry,
chociaż nie jeżdżę na nartach, na desce, na niczym nie jeżdżę, to lubię takie oblicza zimy. Ty, chodź zapukamy komuś tutaj, bo ktoś tam siedzi w budce. A przepraszam, można? Tu jest jakiś tor słoneczkowy, ale jest chyba nieczynny, bo nic nie ma. Idziemy na górę, zobaczymy, czy uda się tam wejść. Chociaż... O, dalej się trochę. O, Eskimosy zimowe idą. Gębę otwartą. Ale piękne widoki, góry. Tutaj jest góra zaśnieżona, wszystko. No rewelacja. Uwielbiam góry, jako zwiedzanie. Aczkolwiek człowiek się szybko męczy przy takim chodzeniu. Ale później wieczorem będzie nagroda. Jakiś grzaniec. Jakieś Jagenierz, jakieś coś. Coś się tam zawsze znajdzie. Próbujemy się dostać tam na górę. Tu jakiś szlak jest rzekomo. Szlak, ścieżka jakaś. Czy można tam wejść? Tamtędy. Jakbyśmy mieli jabłuszkę, byśmy zjechali sobie z górki. Aczkolwiek Agnieszka ma spodnie śliskie, ona mogłaby się odważyć zjechać na tyłku. A ja bym zjechał na tyłku, portki mi zostały na pewno. A mówiłem wziąć kija, a kij został w samochodzie. Dzisiaj przespak tego, co jutro zamierzamy, bo jutro zamierzamy wejść kawałek na Śnieżkę, nie mówię o całości. Są plany o pokonaniu kawałka, aczkolwiek tutaj mamy kawałek górki. Nie dajemy rady. A jak Sławek daje radę? Dajemy, jak nie dajemy, dajemy. No, Sławek daje radę. A dziewczyny dają radę? Dajemy radę, dajemy. Aha, przed kamerą tak mówią, a przed chwilą było, o Jezus, ale wysoko, o Jezus, moje nogi. Za dwa pizdy jest, ja tu się podholuję. O, jedna się znał. Instynkt Ukraińca wrócił. Pięć zloty. Pięć zloty i jedziemy. Wszystko ładnie, pięknie, fajnie się wchodzi, ale później trzeba zejść. A mówiłem wziąć jabłuszka, byśmy zjechali sobie na jabłuszku. I kto mówił, że dajemy radę? Pierwsze ofiary wyjścia muszą być. I to nie jest brak paliwa, to jest brak kondycji. Ja! O, no i co? No proszę, no. A później drzewa się przewracają. Śniegu dużo. Jakieś ślady są. Ale idziemy na górkę. To nie jest Śnieżka, to jest mała górka koło nas, nie wiem jak się nazywa ta górka. Jak to się... Może zobaczyć na mapie, będzie w opisie. Ale dla nas mieszczuchów to jednak jest jakiś wyczyn zawsze. Pierwszy kot za płoty. Może jutro będzie Śnieżka kawałkiem chociaż. Albo pojutrze, zobaczymy. A jakby ktoś... Jakby ktoś mimo wszystko nie był wyżyty na spinaczki, to po takiej górce dla zmęczonych jeszcze jest poręcz do treningów. Oczywiście PZU to sponsoruje, nie licząc na urazy, absolutnie, ale można sobie ćwiczyć. I to jest ta właśnie poręcz. Po wejściu tak stromym można sobie jeszcze poćwiczyć. Jesteśmy w szóstej pozycji. Jesteśmy tu, jeszcze mamy 7, 8, 9 i szczyt. I ciekawe, czy pójdziemy dookoła, zejdziemy tędy? Czy... Nie, bo tu się dookoła się idzie. Ale idzie w prawo, idzie, bo tam jest, zobacz. Tam jest ten tor saneczkowy. Nie, i tu jest właśnie wejście, bo to jest 6, 7, 8, 9, to punkty są. A gdzie tu? A może był po drodze, ale zostali. Dookoła się idzie, się wraca z drugiej strony. No, idziemy. O, następną, o! Mamy następny punkt, siódmy punkt jest. Teraz nie jest poręcz. Teraz są inne atrakcje. Ławeczka, o! Następna atrakcja to ławeczka. Też dla spragnionych ćwiczeń, jak jest mało spinaczka, atrakcje. Szkoda w formie zimowej,
mało jest to aktywne. Ławeczka, kołoweczka jest w śniegu, ale można się położyć i sobie brzuszki porobić ewentualnie. Albo iść dalej. Trasa zdrowia. Wpada jeden zapaleniec. O! I wpada zapaleniec i jedzie. Prawie rzadko się odbija, się oszukuje. No. Tak to właśnie wygląda. A w naszym przypadku to jest tak, że spojrzeliśmy, zobaczyliśmy i idziemy dalej. Zobaczcie, jakie ładne widoki. O, i tu jest tor saneczkowy. Tam można by zjechać na jebuszku sobie. Teraz szliśmy dołem. O, ktoś tam jeździ na skuterze śnieżnym. Wjeżdża na szczyt, patrzcie. Cwania go szukuje. Tak nie wolno. O, także to są całe... cały Karpacz, tak to wygląda z góry. Może nie z całej perspektywy, ale z tej części chociaż. Ładnie. Pierwszy raz w Karpaczu jestem. Jeszcze pogoda dopisuje, bo śnieg sypie, śniegu dużo. Podoba nam się. Także idziemy, jeszcze mamy punkt 7, jeszcze mamy punkt 8 i 9 i dopiero wracamy. Także idziemy dalej. Tu już się idzie w śniegu. Szlak mało przytarty. Tu w dołu zejście, znaczy w zejście, no spadek jest, no nie się będzie stało, łagodnie w miarę. Ale już jakaś taka przygoda drobna jest, ale patrzcie tą górę. Jak tam cały, to rewelacyjnie wygląda. Śnieżna kraina taka. No rewelacyjnie to wygląda, strasznie mi się podoba. Bardzo, bardzo. No rewelacyjnie to wygląda, no. Jestem zakochany w tym miejscu normalnie. Pierwszy raz w Karpaczu jestem i dla mnie Karpacz chyba lepszy od Zakopanego nawet. Naprawdę rewelacja. O, to możemy zejść tędy, ale możemy iść dookoła jeszcze tędy. Albo zejść tędy, bo tu jest trzeba zobaczyć tę trasę, jak to wygląda. Ale ja sobie zobaczę tą panoramę sobie nagrać. Ale baja. Tutaj, tu pięknie też wygląda, te góry, to wszystko. Tylko jest pogoda lekko zamglone, bo lekki śnieżek pada, tylko nie widać tych całych efektów. O, ten oczywiście w dar na stół. I z tą dechą zjeżdżasz w dół. Jadę zaraz. O kurde, ale bym wyryżnął orła. Ja pierdyka. A tu jest jakaś informacja pewnie. Była informacja pewnie jakaś, ale ciężko odczytać cokolwiek. Ale mimo wszystko ładnie wygląda to. W miarę wysoko jesteśmy. I piękne góry, no piękne. Jeszcze ta aura zimowa swoje robi. Ale chcąc, nie skąd, nie wzięliśmy nic do uzupełnienia naszych płynów. I kurwa, i to jest właśnie ten błąd. I to jest błąd. Idąc w góry, pamiętajcie, nieważne gdzie idziesz, zawsze zaopatrz się w płyny. Bo człowiek niewielbłąd napić się musi. Wybrał ścieżkę. To chyba nie jest szlak, to jest chyba jakiś skrót. Bo tu jest... śniegu jest... za kostki. I zejście jest bardzo strome. Ale już blisko tu jesteśmy. Tu jest plac zabaw, a my później tam dalej gdzieś mamy. Niektórzy tak schodzą, o. Jak ma spodnie zimowe odpowiednie, to schodzą w ten sposób. O, następna! Chciała i na szyję zeszła tak samo! Tak stromo jest, no. Tu trzeba schodzić szybko. I wtedy jest bezpiecznie. O. No już stawaj, no. Siada jak ślimak. Jak ślimak szłaś teraz, no. Idziemy. I mamy tutaj teraz plac zabaw dla dzieci jest. Idziemy do naszej głównej drogi. I gdzieś tam do... Nie wiem, czy już do domu, czy jeszcze gdzieś pójdziemy, zobaczymy. Mamy widok z okna na park. Zobaczcie, jaka pogoda. Żebyśmy wrócić, mamy godzinę 15. Musieliśmy coś zjeść. Zobaczcie, jaka pogoda, jak słoneczko się powiedzieć, jak śnieg ładnie sypie. Tu jest park jakiś, także to te w okresie letnim pewnie ładnie wygląda. Zimą też odśnieżone. Zobaczymy wieczorem, jak to będzie wyglądało. Ale śnieg nam dopisuje w tym roku elegancko. A tymczasem mamy sobie mamy sushi. Sushi, kabanosy, oczywiście pączki, bo tu jest czwartek. Karkonosza po chińsku. Karkonosza po chińsku, także i tak dalej, no. Karpacz wieczorem w dobie COVID-a
nie ma ludzi w ogóle. Zobaczcie sami. Parę osób tylko jest. Nigdy nie wiem, jak było tutaj za dnia, za wieczora. Mamy godzinę, żeby nie skłamać, godzinę mamy 19:21. Ludzi nie ma w ogóle. Aczkolwiek jutro obostrzenia dopiero są zmniejszone, że hotele są otwarte. Aczkolwiek restauracje są cały czas zamknięte. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Czy restauracje, czy były tłumy, czy nie tłumy, nie wiem. Mam porównanie do Krupówek, do innej miejscowości, gdzie jest ludzi tłum. Tutaj są pustki, w tej chwili są pustki. Nie wiem, czy tak jest cały czas, czy jest w tej chwili. Dla nas, ja osobiście, no dla mnie to mi to pasuje, że nie ma ludzi. Restauracje, jest parę restauracji otwartych. Aczkolwiek nie jest za dużo. Nie! Tak, są otwarte. Nie. Jak się trafi jeden taki przybysz z kosmosu, który zagłosuje na nie. Aczkolwiek sam jestem głosując na nie. Ale tak to wygląda na chwilę obecną. Ale co nam więcej potrzeba? Wystarczy wyjechać, dobre towarzystwo i nic więcej.